14 marca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy wraz z opiekunami i komendantem OSP Jackiem Zakrzewskim gościli w murach Tomaszowskiej Komendy. Młodzi adepci sztuki pożarniczej mieli sposobność zapoznać się z policyjnym zawodem. Zobaczyli jak wyposażona jest policyjna strzelnica. Osobiście z druhami spotkał się również komendant powiatowy inspektor Szymon Herman. Na twarzach najmłodszych gościły uśmiechy, było wiele radości, nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć. Kto wie, być może niektórzy z nich pomyślą w przyszłości o pracy również w granatowym mundurze. Znamy już zwycięzców powiatowych eliminacji turnieju dla uczniów szkół średnich o puchar komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi. Organizatorami eliminacji szczebla powiatowego była Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim oraz Starostwo, Starostwo Powiatu Tomaszowskiego. Dodatkowo starosta objął y, turniej swoim patronatem, co dodatkowo podniosło jego rangę. Y, turniej rozpoczęto 14 marca na terenie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim. Y, Uczestników turnieju oraz kibiców osobiście przywitał komendant Herman, a rywalizację rozpoczęto od toru sprawnościowego, jaki mieli do pokonania jego uczestnicy. Tor sprawnościowy wzorowany był na torze, jaki muszą pokonać kandydaci starający się o przyjęcie do służby w policji. Po zakończeniu rywalizacji sportowej rozpoczęła się część teoretyczna. Część teoretyczna polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań z ogólnej wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy dotyczącej ratownictwa medycznego. Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny, spośród których wyłoniono laureata. Laureat został wyłoniony po podliczeniu przez, przez komisję. Zdobytych w trakcie turnieju punktów. Pierwsze miejsce w powiatowych eliminacjach turnieju przypadło drużynie z drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Drugie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 8. Trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 imienia Stanisława Wyspiańskiego. Natomiast czwarte miejsce zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1 imienia Tadeusza Kościuszki. Celem konkursu było promowanie służby w policji oraz popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, utrwalenie zdobytej wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz propagowanie zasad fair play podczas rywalizacji sportowej. Wszystkim uczestniczącym w turnieju serdecznie gratulujemy a zwycięzcom życzymy udanego startu oraz wygranej w eliminacjach wojewódzkich 18 marca policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją na terenie Jakubowa zatrzymali do kontroli drogowej osobowe Audi prowadzone przez 45-letniego mieszkańca Piotrkowa Mężczyzna w pojeździe przewoził 50 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy to dało policjantom do przeprowadzenia przeszukania w miejscu jego zamieszkania. W miejscu zamieszkania w różnych pomieszczeniach policjanci łącznie zabezpieczyli ponad 42 600 sztuk papierosów oraz ponad 60 litrów wysokoprocentowego alkoholu, nie posiadających polskich znaków akcyzy. Narażenie uszczuplenia skarbu państwa z tytułu niezapłaconego podatku wyniosło ponad 37 000 zł. Mężczyzna usłyszał już zarzut przestępstwa skarbowego, za który grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.